Witam, z tej strony Will. Dzisiaj pojawiam się przed Wami z kilkoma numerami Młodego Technika z lat 80. To jest mój pierwszy gadżet, który będę potrzebował do wykonania, jak już wiecie z tytułu tego wideo, Eco konsoli, ale drugim gadżetem jest słoik ogórków kiszonych. I rozpoczniemy od tego, że zmierzymy napięcie, jakie daje pojedyncze ogniwo, czyli pojedynczy ogórek. Tych ogórków będzie sporo, ponieważ konsola będzie zasilona napięciem 6 V i musimy opracować liczbę właśnie ogniw, które połączymy szeregowo, które to właśnie dadzą 6 V. Takich ekologicznych projektów, które są pozbawione zasilania, możemy w internecie znaleźć dużo. Jest na przykład radyjko, które nie wymaga w ogóle zasilania, a umożliwia odbiór programu pierwszego na falach długich. Schemat takiego radyjka też publikował Młody Technik, to było dekadę wcześniej, w latach 70. Możemy też znaleźć, i teraz widzicie, radio, które oparte jest na ziemniaku. Przekrajamy ziemniaka na pół, potrzebna jest jeszcze nam dioda, słuchawka. I tak prosty schemat też zapewnia odbiór właśnie wspomnianego wcześniej pierwszego programu Polskiego Radia. A teraz przejdziemy do pomiaru naszego ogniwa, jakim jest ogórek. To teraz zapraszam do mojego małego laboratorium. Dokonamy pomiaru napięcia, jakie daje ogórek. Tutaj trzeba zaznaczyć, że aby takie napięcie uzyskać, musimy podłączyć ogórek stopami dwóch różnych metali. Tu mamy wyzerowany woltomierz. I przykładając, o, tutaj mi się niestety ześlizgnął, przykładając do pilnika, otrzymujemy napięcie rzędu 0,3 V. Czyli nasza konsola, która będzie zasilana 6 V, będzie wymagała 20 takich ogniw. No i w ten sposób, łącząc szeregowo, postaram się konsolę uruchomić. Schemat konsoli został opublikowany w Młodym Techniku. Jest to dokładnie numer grudniowy z 1984 roku. Jest to dość prosty schemat, więc taki początkujący elektronik jak ja jest w stanie go wykonać. Tu mamy dosyć dokładny opis. Za chwilę zaprezentuję Wam prototyp, jak taka konsola wygląda. W całym projekcie, który opublikował Młody Technik, dokonałem drobnych modyfikacji. Ja będę używał materiałów jak najbardziej ekologicznych. Drążek sterowy, jak i przyciski wykonam. Zresztą nie będę uprzedzał. Zaraz zobaczycie, jak rozwiązałem to, żeby użyć mniej plastiku, a skorzystać z tego, co mam pod ręką. Tak więc drążek sterowy został wykonany z mikrostyków. Tu mamy takie połączenie kabelki mikrostyki. One są bardzo wytrzymałe. Myślę, że będą działać dekady. Natomiast sam drążek i kulkę, którą tutaj mamy, no to mamy po prostu cebulę. I myślę, że taka cebula też się sprawdzi. Oczywiście trzeba będzie ją co jakiś czas wymieniać, natomiast no tutaj spełniamy założenie tego, że konsola ma być jak najbardziej ekologiczna. Oczywiście mogą się pojawić zarzuty, że taka cebula będzie śmierdziała, będziemy mieć rękę śmierdzącą w cebuli. Dlatego też dla tych, którzy są mało odporni na zapach cebuli, po prostu polecam spryskać taką cebulę dowolnym dezodorantem i wtedy neutralizujemy ten zapach. Odkładam tak przygotowany joystick, który zaraz zamontujemy w naszej konsoli i przechodzimy do przycisków, które też są niezbędne do tego, żeby grać w gry. Sprawę joysticka mamy zakończoną, teraz zajmiemy się przyciskami. Tutaj proponuję użyć najzwyklejszej pieczarki jako przycisku. Też ten przycisk będzie zakończony mikroprzełącznikiem, ale myślę, że sprawność jego działania będzie równie dobra co plastikowego przycisku. I tak część obudowy jest wykonana z plastiku. Pieczarka stanowi taką nakładkę. Otrzymujemy w tym momencie dość warzywny design naszej konsoli i podkreśla też ekologiczność jej wykonania. Oczywiście taką pieczarkę też co pewien czas będziemy musieli zmieniać. Natomiast myślę, że bardzo ładnie to będzie wyglądać i estetycznie po zamontowaniu całości. I to pokażę w następnym fragmencie, jak taka konsola wygląda w całej kozałości. I tutaj muszę podkreślić, że to jest prototyp, dlatego nie będzie takiej prawdziwej obudowy, a jedynie tekturowe pudełko,
ale też zupełnie działający układ elektroniczny. Sprawę sterowania w naszej konsoli mamy już rozwiązaną, mamy przyciski, mamy joystick. Teraz chciałbym zaprezentować telewizor, który jest telewizorem turystycznym. Jest to 9-calowy telewizorek, który można zasilić napięciem. Myślałem, że 9, ale tu jest wyraźnie napisane, że to jest 12 V, więc będę musiał całkiem sporo, bo 40 ogórków połączyć szeregowo, ale to nie jest problem, ponieważ jestem zaopatrzony w kilka słoików ogórków kiszonych. Za chwilę złożę całą konsolę, to będzie, tak jak mówiłem, prototyp, także będzie potrzeba jeszcze złożenia dodatkowej obudowy, ale najważniejsza będzie ta część praktyczna, kiedy to podłączymy telewizor z konsolą, tam są 4 gry, tak jak opisuje Młody Technik, i zobaczymy, czy to wszystko będzie działać. Mam nadzieję, że tak, chociaż jest to, tak jak wspomniałem już wcześniej, prototyp i wykonuję go po raz pierwszy tutaj na życzenie Retrogralni. I trzeba pamiętać, że dzisiaj jest 1 kwietnia, więc data szczególna, żeby uruchamiać takie urządzenia. Za chwilę zapraszam na pokaz działającej już konsoli, zasilanej ekologicznie, ale też wykonanej z ekologicznych materiałów. I tak wygląda konsola w całej okazałości. Jest to prototyp, czeka na prawdziwą obudowę, a dla potrzeb tego nagrania wykonałem ją z tektury. I za chwilę rozpoczniemy jej testowanie. Dobra, i teraz przetestujemy już działającą konsolę. Konsola została podłączona do 9-calowego telewizora. O, nie powiedziałem Wam o tym, że ten telewizor jest kolorowy. Takich telewizorów na rynku jest bardzo mało. Owszem, łatwo znaleźć telewizory 14-calowe, ale te 14-calowe zazwyczaj zasilane są napięciem sieciowym, czyli 220 V. Ten telewizor, tak jak widzieliście wcześniej, można zasilić napięciem 12 V. Jest to bardzo zgrabny, 9-calowy, kolorowy telewizorek. Używam go też do podłączenia do ZX Spectrum, ale dzisiaj wyjątkowo na potrzeby tego nagrania podłączyłem do niego konsolę. Wszystko zasilane jest ogórkami kiszonymi. W konsoli musiałem podłączyć 20 ogórków, żeby otrzymać napięcie 6 V, a do samego telewizora potrzebowałem zrobić ogniwo, które miało aż 40 szeregowo połączonych ogórków. No dobra, to teraz rozpoczniemy pierwszą z gier. To jest taka konwersja gry Phoenix. Ta gra jest znana z automatów. No i zaczynamy. Tutaj mamy intro. Strzelanie pieczarką nie jest może bardzo komfortowe, ale sterowanie cebulą jak najbardziej. No i tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli ktoś jest wrażliwy na zapachy, może po prostu dezodorantem taką cebulę popryskać, to odpowiednio zneutralizuje zapach, a może nawet przedłuży żywotność takiej cebuli, ponieważ w każdym z dezodorantów zazwyczaj jest alkohol, który konserwuje cebulę. No, nie jestem mistrzem w tej grze. To jeszcze chwilę. Być może pieczarki trzeba będzie zastąpić jakimś innym warzywem. Cebula się sprawdza znakomicie, ale pieczarki niestety nie chcą tutaj. No nic. To była pierwsza z gier. Za chwilę pokażę Wam kolejną. W pamięci umieszczono 4 gry. Pokażę 2 z nich. Dobra. Kolejną grą jest już klasyczny Space Invaders. Ta gra ma troszkę mniejszą dynamikę niż Phoenix. Być może przy użyciu pieczarek uda się chociaż przejść pierwszą planszę. Sterowanie cebulą naprawdę jest komfortowe. Tutaj myślę, że nie jeden joystick mógłby zostać zdyskredytowany przez takie rozwiązanie. No to też nie jest dla mnie prosta gra przy tym sterowaniu. No będę musiał poprawić tą koncepcję pieczarkową. Może rzutkiewka, to jest twardsza i równie okrągła. Tutaj się bardziej sprawdzi. Ach, z tymi pieczarkami jest problem. No dobra, tak to wygląda. Myślę, że całość jest warta tego, żeby złożyć sobie taką konsolę. Mi nie zajęło to więcej niż 2 godziny. Wliczając w to lutowanie płytki elektronicznej,
Schemat, tak jak powiedziałem, w młodym techniku jest raczej prosty. Taki początkujący elektronik sobie powinien dać z tym radę. A zabawy mamy dużo i myślę, że w latach 80. gdybyśmy odpalili taką konsolę, to byłoby coś, co ściągnęłoby do naszego domu wielu znajomych i spędzilibyśmy przy takiej konsoli wiele godzin zabawy. No dobra, co jeszcze mogę powiedzieć? To, że konsola jest eko, już mówiłem, to, że by neutralizować zapach cebuli. Niestety on się przebija tutaj. Nie da rady się go całkowicie zneutralizować, ale tym niemniej zabawa jest przednia. Chociaż poziom trudności przez to, że przyciski są bardzo... O, już zrobiłem tutaj niestety wgniecienie w pieczarce. Przyciski są jeszcze do dopracowania. Ale tak jak widzicie, jest to prototyp. Myślę, że kolejny model, który wykonam, już będzie zapakowany w prawdziwą plastikową budowę i zmienię przyciski, cebulę zostawię, ogórki oczywiście. Jeżeli chcecie, właśnie to jest taka wskazówka, jeżeli chcecie zregenerować taką baterię, bo bateria oparta na ogórkach nie działa długo, trzeba z powrotem te ogórki zapakować do słoika przez co najmniej 3-4 dni i wtedy, a jeszcze może jedną grę pokażę, 3-4 dni oni nam znowu nabiorą woltażu i znowu możemy się bawić w nasze ulubione retro gry. Dobra, to wszystko, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was ciekawy, ale też będzie zaczynem do tego, aby poszukać innych eko rozwiązań. Mówiłem tutaj o radiu, które jest zasilane, albo nawet nie zasilane, tylko jest oparte na ziemniaku. Było też radio, które pozwalało odbierać program pierwszy bez jakiegokolwiek zasilania. I te schematy oraz gotowe implementacje możecie znaleźć na internecie. Ja w tej chwili dziękuję. Będę się bawił dalej w moją ekokonsolę. Pozdrawiam wszystkich widzów Retrogralni. Do zobaczenia i do usłyszenia. Will.